Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnej z rozmów poświęconych prawdzie. Jest to rozmowa tocząca, czy za chwilę się będzie toczyć, przy okazji wystawy w Domu Kultury Kadr w Warszawie. Jest to wystawa pod tytułem To Prawda, którą przygotowali dla Państwa studenci Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a zorganizowały całe wydarzenie stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Mam przyjemność w związku z tą wystawą gościć filozofów, psychologów, osoby, które zajmują się na co dzień zagadnieniem prawdy w takim podejściu naukowym, ale też oczywiście z całym uwzględnieniem tego, jak te kwestie oddziałują w naszym życiu codziennym. Nazywam się Justyna Smoleń-Starowiejska, a moimi gośćmi dzisiaj przy tej rozmowie będzie pani dr Magdalena Gawin z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Oraz pan Andrzej Dominiczak, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Humanistycznego, psychologiem i filozofem również praktykującym. Dzień dobry państwu. W jakiejś mierze filozofem. Tak jest. Temat dzisiejszej rozmowy, myślę, jest szalenie ważny dla nas wszystkich, ponieważ chcemy dzisiaj poruszyć taki wątek prawdy w życiu społecznym, prawdy w relacjach międzyludzkich, prawdy, która dotyczy nas nie tylko w takich relacjach osobistych, ale również w szerszym kontekście społecznym, w naszym życiu obywatelskim. A z tym wiążą się takie zagadnienia prawdy, jak takie zagadnienia jak choćby bolesność prawdy, pewna też jej taka przymus prawdy, powiedziałabym, a zarazem może z drugiej strony też jej moc wyzwalająca. O to właśnie będę dzisiaj pytać moich gości. Jeszcze gwoli wstępu chciałabym powiedzieć dwa słowa, mianowicie dlaczego powiedziałam bolesność prawdy. Jest taki tekst, artykuł niemieckiego filozofa z nurtu filozofii życia, Otto Friedricha Bollnowa, pod tytułem właśnie Bolesność prawdy, gdzie Bollnow pisze, że prawda w takim pierwszym naszym skojarzeniu może się kojarzyć z czymś właśnie bolesnym, niewygodnym, bo bardzo często w takim potocznym języku, czy w takim zwracaniu się do siebie nawzajem, mówimy na przykład, rzuciłem mu prawdę w oczy, żeby powiedziałem mu prawdę w oczy, rzuciłem mu prawdą w twarz. Ta niewygodna prawda, coś takiego, prawda, zawsze kojarzy się, no nie zawsze może właśnie, ale może się kojarzyć z czymś, co jest, co uderza, prawda, czymś się właśnie rzuca, więc z czymś takim, powiedziałabym, no dla nas opresyjnym właśnie. Mówię właśnie, bo w poprzedniej rozmowie troszkę o tej opresyjności też nie tyle prawdy, co może wiadomości, informacji w mediach mówiliśmy. Czy zatem prawda, bo już zwracam się do pani Magdy na początek, jest bolesna, opresyjna, czy raczej właśnie taka wyzwalająca? Czy ma jedno i drugie i jak tego tutaj możemy, jak to rozpoznać, jak tego używać? Wydaje się, że jedno i drugie. Mhm. Ta bolesność prawdy, ona może być związana między innymi z tym, że znaczenie prawdy wiąże się z pewną jej apodyktycznością. No właśnie. Mhm. Czyli w momencie, w którym my dotrzemy do jakiejś prawdy albo zostaniemy z nią skonfrontowani, to trochę nie możemy uciec, dlatego że z prawdą się nie dyskutuje. Mhm. Tak? Ona po prostu jest taka, jaka jest. I niektóre, powiedzmy, typy prawdy czy przestrzenie, do których ona się odnosi, mogą na przykład mieć taki efekt, że, no, że zostaniemy wyrwani z pewnych przekonań, mhm. do których jesteśmy przywiązani. Mhm. I bo jest bardzo przyjemną sytuacją, kiedy mamy jakieś przekonania i okazuje się, że one są trafne. To jest bardzo wtedy przyjemne. Natomiast jeżeli zdarzy się, że prawda dotyka właśnie takich sfer, które są dla nas ważne i trudne i zarazem wymaga od nas posłuszeństwa w gruncie rzeczy, to
może naruszyć jakąś taką konstrukcję też dość wrażliwą naszą. No i dalej, czy ona jest wyzwalająca, czy nie. Nie wszystkie osoby, tak na poziomie zupełnie praktycznym, i to pewnie też Andrzej potwierdzi, mam nadzieję, nie wszystkie osoby dźwigają prawdę. To znaczy są osoby, które przechodzą w związku z tym załamanie i ono nie zawsze kończy się dobrze. Natomiast ta wyzwalająca moc z jednej strony może się wiązać po prostu z takim założeniem, to znaczy, że lepiej jest wiedzieć, jak jest, bo wtedy możemy zadziałać w taki czy inny sposób, tak? I to jest jakby w tym sensie wyzwalające, na przykład też z jakichś, nie wiem, relacji albo z mechanizmów też opresyjnych, kiedy je sobie rozpoznamy. No a z drugiej strony to wyzwolenie może też właśnie wiązać się z tym, że jeżeli na przykład jesteśmy w tych systemach opresyjnych, a propos właśnie tej postprawdy, to kiedy sobie to właśnie nazwiemy, to możemy się wyrwać z tych opresyjnych struktur, prawda? Więc to wydaje się, że tutaj ta moc wyzwalająca, też katarktyczna w relacjach, no właśnie. Jak najbardziej występuje. Niemniej wyzwolenie zawsze jest związane z pewnym wysiłkiem i trudem, więc ta boleść tam chyba jest po prostu w to immanentnie wpisana. Czy boleść jest immanentnie wpisana w relacje prawdy między ludźmi? Wydaje mi się, że nie immanentnie, ale jednak w praktyce społecznej. Chciałem tutaj właśnie skupić się na tym społecznym sensie, rozumieniu w praktyce i w sposobie używania prawdy. Jest wpisana głównie dlatego, że prawda w życiu społecznym i w skali dużych grup, i w skali intymnej, głównie po prostu służy jako pałka. To znaczy, moim zdaniem, prawda w tych relacjach, o których mówię, które mam na myśli, nie ma, czy nie jest obciążona tymi wadami, które chyba miała na myśli Magda, mówiąc na przykład o apodyktyczności, ponieważ prawie nikt, komu się wygarnia prawdę, bo do tych różnych wyrażeń, które przykładowo podobały, tak, żeby pokazać jej taki przemocowy charakter, właśnie dodałbym to wygarnianie prawdy komuś prosto w oczy. Przecież jest jawne, że tu w ogóle nie mówimy o żadnej prawdzie, tylko mówimy o tym, że chcemy kogoś zranić, no udając, że to, co mówimy, jest prawdziwe, no bo gdybyśmy powiedzieli, że słuchaj, ja ci tu postawię zarzuty zupełnie absurdalne, nieprawdziwe, to nie miałoby tej siły raniącej, więc powołujemy się na jakąś rzekomą prawdę, ale tak naprawdę po prostu chcemy kogoś zranić. W większości wypadków myślę, że tak prawda funkcjonuje w relacjach społecznych. No więc w tym sensie, w tego typu relacjach i przy takiej intencji, no jest bolesna, ale nie przez apodyktyczność, bo w ogóle nie przyjmujemy jej do wiadomości. I słusznie, to jest adekwatne, bo to nie ma być prawda, tylko próba zranienia nas. Więc reagujemy obronnie, albo nie trzeba tego nazwać obronnie, jakąś kontrprawdą, czyli jakimś stekiem albo pojedynczym zarzutem, równie nieprawdziwym i równie de facto nie pretendującym do miana prawdy, a co najwyżej takiej mojej prawdy, że ja już od dawna chciałem ci powiedzieć, jakim jesteś idiotą, a dopiero teraz ci powiem, co w ogóle. No to raczej opinia nie znaczy. Pewna, twoja na przykład, tak wobec kogoś, niż prawda nie, o tym prawda człowieku. Prawda w życiu społecznym głównie odnosi się do pewnych ideałów, które wyrażamy w języku potocznym, ale w tym języku właśnie osadza się, że tak powiem, doświadczenie pokoleń i nasze kulturowe rozumienie słów, które w różnych kontekstach bywają różnie rozumiane. W filozofii prawda jest na ogół czymś innym niż w psychologii, tak jak teraz o tym mówię. Także jak o czymś mówimy, bez względu na to, czy to oceniamy, czy przynajmniej eksplicytnie nie oceniamy, to prawie zawsze mamy na myśli jakiś ideał prawdziwego człowieka, prawdziwą miłość, prawdziwą racjonalność. Na przykład mnie ostatnio zarzucono, ponieważ w tytule innego nagrania użyłem słowa dusza w zdaniu kamienne serca i chore dusze Polaków, zarzucili mi prawdziwi racjonaliści, że prawdziwy racjonalista w ogóle nie używa słowa dusza. A Kartez już używał, no to ojcem racjonalizmu. Zdaniem tych prawdziwych racjonalistów, bardziej prawdziwych niż ja, jak się okazuje. Nawet w sensie metaforycznym nie można tego użyć, bo to rzekomo godzi w jakiś tam idealny model prawdziwej racjonalności. I
w życiu społecznym prawie wszystko, prawie zawsze, gdy o czymś mówimy konkretnym, mamy na myśli ten ideał, niekoniecznie na myśli w sensie takim w pełni uświadamianym, ale de facto porównujemy wszystko do jakichś tam albo przemyślanych, najczęściej nieprzemyślanych, właśnie wzorów prawdziwości. No zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy wykazać nieprawdziwość wszystkiego, na przykład, że to nie jest prawdziwa miłość, że ty mnie naprawdę nie kochasz, albo nie jesteś prawdziwym przyjacielem i tak dalej, i tak dalej. I prawda w ogóle nie funkcjonuje w takim sensie jako przeciwieństwo błędu, tylko zupełnie inaczej, tak właśnie jak powiedziałem, jako pewien instrument w naszych relacjach z ludźmi, instrument, głównie instrument groźny, to jest głównie forma karania albo wykazywania, że coś nie jest takie, jakie powinno być. No to też jest forma karania. Faktycznie jest tak, że wydaje się, że to rozumienie prawdy jest związane z tym, że próbuje się wykorzystać na użytek taki indywidualny bądź społeczny tą konotację znaczeniową prawdy, gdzie ona faktycznie jest związana z pewnym przymusem i apodyktycznością i osoby, które chcą uzyskać pewną wyższość, tak, nad drugą osobą, wykorzystują to znaczenie prawdy po to, żeby wejść z kimś w relację władzy po prostu i albo upokorzyć, albo zranić, albo właśnie próbować właśnie tą swoją wyższość w takim czy innym polu właśnie wykazać. I to jest, no to jest oczywiście manipulacyjne, bo też chyba trzeba podkreślić, że ten moment osiągnięcia prawdy jest bardzo rzadki. Tak? Na przykład w relacjach, czymże miałaby być prawda w relacjach, gdzie mamy na przykład dwie różne osoby, które po prostu mają swoją wizję, nie wiem, swoje preferencje i tak dalej, i tak dalej. Na przykład jesteśmy z kimś w bardzo bliskiej, intymnej relacji i jest jakiś problem, tak? I chcemy na ten temat, nie wiem, porozmawiać, jakoś osiągnąć ten moment katarktyczny, tak? No, to wtedy ta prawda będzie relacyjna, prawda? Ona będzie wynikała z tego, jak dana osoba odczuwa, widzi daną sytuację, jaką odbiera druga osoba, i one wtedy próbują jakoś osiągnąć porozumienie, żeby właśnie spróbować zmierzyć się czy zderzyć te perspektywy, jakby zrozumieć, co się stało. I ten moment prawdy będzie tym momentem, kiedy one sobie to no, uzgodnią bądź nie. W każdym przypadku jest to proces niezwykle trudny. Ale chyba, ja proszę weź mikrofon, ja chyba tylko bym troszeczkę tak zapolemizowała, bardziej nawet może z Andrzejem, co do tego, że zawsze ta prawda ma, tak jak powiedziałeś, taki wymiar no, bardzo agresywny niemalże, czy jakiś taki wymiar władzy nad kimś. Bo ciekawie tutaj pani Maria wspomniała właśnie o tej no, dochodzeniu do jakiegoś kompromisu, konsensusu, prawda, w tym, czym jest dla mnie i dla drugiej osoby prawda, na przykład w relacji, bo też trzeba by się chyba zastanowić, czy jeżeli tworzymy rzeczywiście właściwe, czy takie w sensie głębokie, dobre relacje międzyludzkie, to wtedy w tej relacji, w takim naszym dobrem jest dobro wspólne, więc jakby ta prawda niekoniecznie, oczywiście każdy ma jakąś swoją wersję, powiedzmy, wydarzeń czy swoje przekonania, no ale chcemy mieć własną prawdę naszą, wspólną właśnie naszej relacji, a nie tylko każdy swoją. Więc tutaj chyba byłaby ta droga do rozumienia też prawdy jako takiej możliwości właśnie, czy płaszczyzny wspólnej porozumienia, nie tylko tej władzy i apodyktyczności. Ja się śmieję, ponieważ wydaje mi się, że tu różnica między nami, zwłaszcza w tej ostatniej wypowiedzi, twojej w porównaniu z moją, w jakiejś mierze z tym, co Magda mówiła, to jest ogólnie różnica między filozofią a psychologią. Być może, tak. Że wy jednak obie w większym lub mniejszym stopniu mówicie o prawdzie tak, jak to się rozumie w filozofii, czyli przeciwieństwo błędu, że szukamy jakiejś prawdy w relacjach, że chcemy mieć jakąś wspólną prawdę, uzgadniamy coś. No, moim zdaniem oczywiście ja rozumiem, co mówicie, tylko właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że niezwiązane jesteśmy, zupełnie z realiami, ponieważ tematem jest prawda w życiu społecznym. To się sztywno trzymam właśnie tej perspektywy społecznej.
I w tej perspektywie, moim zdaniem, nie uzgadniamy nic, nawet nie dążymy do tego dobra wspólnego. Między innymi dlatego, że prawie nikt nigdy nie chce osiągnąć żadnego dobra wspólnego, albo je sobie wyobraża tak, jak on sam chciałby, mm-hmm. żeby ono wyglądało. I po prostu też nie wiemy, czym miałoby być, by być to dobro wspólne, gdyby w jakimkolwiek punkcie naruszało moje osobiste, nie wspólne z kimś innym, pojęcie o tym, na czym polega dobro wspólne. Moim zdaniem prawda w relacjach społecznych, tak jak mówiłem wcześniej, w ogóle nie próbuje zbliżyć się do prawdy w tym sensie filozoficznym, tej klasycznej definicji prawdy. Po prostu w ogóle nie odgrywa żadnej roli. Znaczy, pewnie zdarzają się jakieś zupełnie nadzwyczajne wypadki, gdzie uczestnicy rozmowy... Ale może ma taką rolę, przepraszam, bo może nie do tej klasycznej definicji, ale może do takiego ujęcia, jakie miał Nietzsche właśnie, kiedy Nietzsche mówi, że może niekoniecznie jest nam potrzebna jakaś absolutna prawda, tylko dla życia ważne jest to, co jest dla niego z pożytkiem, co to życie wzmacnia, prawda? Więc tutaj jakby jakieś nie tyle absolutne prawdy ostateczne, co jakieś, powiedziałabym, takie... Ostatecznych nie miałem właśnie. Zabrakło mi słowa, ale wiesz, o co mi chodzi, że po prostu wybieramy jakby te perspektywy prawdy, które są w tym momencie właśnie niekoniecznie dla mnie inne, dla ciebie inne, bo możemy tworząc relacje wybrać właśnie jakieś wspólne, które są dla nas dobre, dla naszej relacji, która będzie w tym wzrastała, prawda? I wzmocni się ta relacja, wzmocni się to życie w związku z tym. Więc o co mi troszkę chodzi, że no nie tak daleko jest ta filozofia jednak od życia w ten sposób ujmując. Znaczy, oczywiście to jest teoretycznie możliwe. Nie wiem, czy mi się kiedyś zdarzyło z kimś, ale może się zdarzyło i nie zauważyłem, że ktoś chciał ze mną uzgodnić jakąś naszą wspólną prawdę w tym sensie, że to rozwiązanie czy to porozumienie byłoby dobre, pożyteczne dla nas obojga. Niestety mam wrażenie, znaczy ja, wydaje mi się, że akurat ja, to brzmi idiotycznie, ale wydaje mi się, że czasem dążę do prawdy choćby dlatego, że dość często rozumiem myślenie i rozmawianie z kimś jako wspólną podróż. Mm-hmm. Pamiętasz, kiedyś tak. nagraliśmy z Justyną rozmowę o myśleniu jako podróżowaniu. To ja tylko sprostuję, że cały czas myślimy o nagraniu tej rozmowy od lat i o tym rozmawiamy, ale jeszcze nie nagraliśmy tej rozmowy. Nagraliśmy, tylko tam ta wersja była nieudana i chcemy ją poprawić. Bo to była wersja we trzy osoby i tych praw już było za dużo po prostu. No tak, tak. Mm-hmm. I właśnie to wspólne podróżowanie, mm-hmm. wspólne myślenie i szukanie czy drogi dojścia do jakiegoś celu naszej podróży, mm-hmm. może być przyjemne samo w sobie i niekoniecznie, znaczy może zakładać, no, że wybraliśmy sobie wspólny cel jakiś w przybliżeniu. Mm-hmm. Jeżeli się ma takie podejście do nawet sporu, przynajmniej w niektórych elementach tej mm-hmm. wymiany, o której mówię tak dość ogólnie, to wtedy może można szukać wspólnej prawdy, przez to, że się po angielsku enjoy, nie wiem dlaczego mi przyszło do głowy, mm-hmm. że strony czy uczestnicy rozmowy czy kontaktu bawią się dobrze samą rozmową. Mm-hmm. Znaczy nie, że zależy im na wykazaniu jakiejś prawdy, tylko że to wykazywanie przyjmuje takie formy przyjemne w przebiegu, że wtedy właśnie nikt drugiemu nie usiłuje tej prawdy narzucić, wykazać, czym ją zranić. Bo może jakąś mamy naturalną zdolność jednak do dialogu? Naturalnej moim zdaniem nie mamy, znaczy zwłaszcza w Polsce. Mamy. Na poziomie takim antropologicznym, mhm. no jakby siłą rzeczy mamy, tak? Znaczy jesteśmy istotami obdarzonymi mową, my właściwie głównie mówimy, mhm. jakby się nad tym nie zastanowić. Jakiś pesymizm tutaj no się pojawił, a też jest tak, że... Jeszcze też jesteśmy przecież z natury istotami społecznymi, więc chcemy jednak dążyć do jakiegoś porozumienia z natury. I jest też przecież koncepcja prawdy, która jest właśnie tą koncepcją konsensualną, mhm. też Habermas, teoria działania komunikacyjnego, gdzie on właśnie twierdzi, że oczywiście nie ma takiej prawdy apodyktycznej w takim sensie niezmiennej, mm-hmm. tak, a historycznej, że nie, natomiast w pewnych momentach właśnie poprzez rozmowę mm-hmm. możemy dojść do takiego momentu
rozmów o refleksyjnej równowadze, Habermas będzie mówił o konsensie, czyli taki moment, kiedy mamy takie poczucie, że coś rozumiemy i na coś się zgadzamy. Mhm. I też jest tak, że przecież my sami, bo struktura naszego myślenia też jest dialogiczna, czyli my przez cały czas ze sobą też gadamy, tak? I na przykład próbujemy przez cały czas, to taki właśnie ten moment samorozumienia hegelowski, próbujemy przez cały czas uzgodnić obraz nas samych w taki sposób, żeby on był lepszy niż był ostatnio, tak? Ponieważ my mamy też wypaczony obraz, tak? Nas samych. Takie konfrontowanie się z oporem zewnętrzności, z tym nie ja, które nas otacza i które czasami po prostu weryfikuje nasz sposób myślenia o sobie samym, sprawia, że możemy podjąć wysiłek, trochę ból, przekroczenia swoich granic, tak? Po to, żeby spróbować osiągnąć większe samorozumienie samego siebie. Też proces terapeutyczny przecież na tym polega, tak? Czy człowiek, który na przykład przechodzi psychoanalizę, osiąga prawdę przez wielkie P o sobie samym? Noż nie. Jakże? Nie, nie sądzę, żeby osiągał prawdę przez wielkie P, ale może osiągnąć taki stan, którego poprzedza właśnie pewien bardzo intensywny wysiłek, jakiejś zgody z samym sobą ze względu na obraz samego siebie i swoją przeszłość, rozmaite rzeczy, które robił i tak dalej. Więc tutaj właśnie prawda nie jako, nie wiem, fakt, tylko ten moment jakiejś dziwnej, czy bardzo trudnej do opisywania zgody. Heidegger mówi o tym prześwicie, tak? Ale nie wchodźmy w Heideggera. Moim zdaniem jest charakterystyczne dla tych ludzi. A tylko, jak powiesz to zdanie, to ja bym chciała odwrotem, dobrze? Że często zaczynacie swoje wypowiedzi w obronie waszego z grubsza podobnego stanowiska od słowa może. Że może być jakoś, użyłaś Magda przed chwilą. Ja nie zaprzeczam, że tak jak mówiłem o tym, jak rozumiemy społecznie prawdę, że to jest pewien ideał, z którym porównujemy rzeczywistość i nie zależy nam na tym, żeby rozpoznać rzeczywistość, tylko żeby wykazać, jak ona jest niepodobna do ideału i w tym sensie ma być nieprawdziwa. Więc ja tutaj zajmuję takie stanowisko, w którym no, chcę wykazać tu, czy chcę powiedzieć, jaka jest prawda społeczna o prawdzie, a wy na to mówicie, jaki jest ideał prawdy. I ja się zgadzam, że on po pierwsze jest, i że to w ogóle jest możliwe też empirycznie, społecznie, czy w przybliżeniu możliwe, ale jednak na co dzień się nie zdarza, ponieważ nikomu nie zależy na prawdzie. Nawet jak w przebiegu psychoterapii, ja na przykład przestałem uprawiać psychoterapię, dlatego że zorientowałem się już dawno temu, kiedy ją od czasu do czasu uprawiałem, że moi klienci czy klientki właściwie nawet nie chcą, żeby im się poprawiło. Jeśli byli w złym nastroju, czy mieli jakieś problemy, już w szczególności nie zależało im na żadnej prawdzie, tylko tam na różnych rzeczach. No, komuś zależało na tym, żeby rozegrać sprawę z żoną przed sądem i że ja jako psychoterapeuta go poprę, i innym, na przykład kobietom w psychoterapii z takiej upper middle class, zamożnym, bo trzeba płacić psychoterapeucie, zależy po prostu na fajnym, ciekawym spędzeniu czasu. Jak psychoterapeuta mówi coś nudnego, czy w jakiś tam sposób no, nieatrakcyjnego, to po prostu przestaje mieć sens. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z terapią. Nawet jak myślimy sami o sobie, to najczęściej racjonalizujemy przynajmniej jedną stronę tego dialogu, który wewnętrznie prowadzimy, i tak naprawdę chcemy wykazać tej drugiej stronie, że ta pierwsza ma rację. Moim zdaniem tak to mniej więcej wygląda w rzeczywistości, ale uważam, że to zderzenie jest bardzo ciekawe i kto wie, czym jeszcze zaowocuje. Ja nie potrzebuję mikrofonu, mam mikroport, ale chciałam nawiązać do i tak trochę scalić może i ukierunkować w inną stronę jeszcze tę rozmowę. Mianowicie tutaj padło takie zdanie, które dla mnie gdzieś w moim umyśle od razu nawiązało do pamięci zbiorowej, o czym też mówiłyśmy troszeczkę przed jeszcze nagraniem. A zarazem tu jest ta atrakcyjność czy nieatrakcyjność tej prawdy. I teraz właśnie takie pytanie wiązane, no, co właśnie z taką pamięcią historyczną, z pamięcią zbiorową, która
no, też okazuje się właśnie dosyć często konfliktowa. Jedna prawda jest atrakcyjna dla jakiejś grupy społecznej, a dla innej nie jest. Czy jest przyjmowana przez jedną grupę społeczną, a przez inną nie jest. Jak sobie radzić tutaj właśnie z tą prawdą, która dotyczy tego, co już minęło, gdzie już nie ma świadków albo pozostało świadków bardzo niewielu. Oj, to jest oczywiście kolejny bardzo trudny problem, bo z jednej strony pamięć zbiorowa jest właśnie próbą stworzenia pewnej jedności jakiegoś społeczeństwa ze względu na konstrukcję, tak naprawdę jest to pewnego rodzaju konstrukcja wizji nas samych, prawda, jakiejś tradycji, chwalebnej albo i nie przeszłości, czyli jakiś na przykład cierpień, które dane społeczeństwo czy dany naród przeżył. I no, trzeba powiedzieć uczciwie, że pamięć zbiorowa, ona jest zawsze konstrukcją. To znaczy, na przykład my po prostu doszło do bardzo gwałtownego procesu modernizacji. Czy my mamy w Polsce, czy my mamy tradycję? Jest jakaś ciągłość tradycji na przykład? No nie. Większość osób za tradycyjne jakieś rytuały w Polsce traktuje, przyjmuje te niby tradycje, które zostały formowane w ramach PRL-u, prawda? Czyli nie ma czegoś takiego jak tradycyjny karpik w kulturze staropolskiej. Nie ma, tak? To właściwie zostało jakoś wytworzone, więc jakby właśnie ta pamięć zbiorowa jest właśnie próbą wykreowania i ona, wydaje się, że owa pamięć zbiorowa, tak tutaj może się tam nie zgodzimy, ale zobaczymy, ona nie musi być w tym sensie, że ona pełni też dodatkowe funkcje, to znaczy chodzi o to, że ona próbuje tworzyć ramy, na bazie której my jako społeczeństwo akceptujemy siebie. Tak? Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ta pamięć zbiorowa, ona jest zawsze trochę wytworzona, zawsze jest trochę kreacją. Tak? Natomiast teoretycznie ona ma służyć temu, teoretycznie, tak, w tej takiej najbardziej optymistycznej wersji, ona ma służyć temu, żebyśmy tu i teraz, będąc bardzo różnymi jednostkami, mający różne interesy i tak dalej, żebyśmy mogli siebie wzajemnie szanować, rozumieć, żebyśmy mieli wspólne symbole, punkty odniesienia, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i do czego zbierzamy. I teraz tutaj właśnie pesymizm Andrzeja, jak rozumiem, dotyczy tego, że my nie mamy w Polsce, nie tylko nie mamy w Polsce jednej pamięci zbiorowej, ale wręcz mamy do czynienia z takimi procesami kreowania różnych pamięci zbiorowych, które są po prostu nie tylko wzajemnie wykluczające się, ale one są wzajemnie do różnych grup nieakceptowalne. Mamy różne prawdy historyczne dotyczące tych samych właściwie zdarzeń, prawda? Co oznacza, że jak się pojawiają takie terminy właśnie wojna polsko-polska albo dwie Polski, to jest o dziwo w pewnym sensie trafne, bo my jako społeczeństwo nie pochodzimy z jednego przodka. My jesteśmy naprawdę bardzo różnymi ludźmi. Też były różne zabory i tak dalej. Nie łączy nas nic biologicznie. Jedyne, co my mamy, możemy mieć, to wspólną wizję nas samych. Tak? A my nie mamy wspólnej, więc my naprawdę jesteśmy jak dwoma narodami albo dwoma społeczeństwami. I to jest trudne i to faktycznie niezwykle utrudnia podejmowanie jakichś zbiorowych decyzji, tak żeby osiągnąć jakikolwiek konsens. Prawda? Mamy kryzys na granicy. Dwie Polski, prawda? Które wzajemnie się zwarczają na poziomie retorycznym. Tak? Kwestia aborcji, no dwie Polski. Kwestia Unii Europejskiej, dwie Polski. I one są w stanie wojny, tak? Nie mamy wspólnych. I przez cały czas oczywiście stawką jest tak, pamięć historyczna, że mamy mieć te wspólne symbole, kim my jesteśmy i tak dalej. Nie mamy, tak? Więc im bardziej jest próba ujednolicenia, tym po prostu jest większy antagonizm. Jeszcze tutaj damy głos panu Andrzejowi. Ja chciałem częściowo się nie zgodzić, bo wydaje mi się, że oczywiście jest tak, że mamy te dwa polskie plemiona.
mówię bardzo ogólnie, bo tak naprawdę myślę, że jedno z tych plemion to jest rzeczywiście kultura plemienna i ta kultura, czyli kultura wspólnotowa, gdzie wspólnota liczy się najbardziej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie dokonał się w tej grupie Polaków, z tych wszystkich względów, które wymieniłaś, inne zabory, różne względy, nie dokonał się proces taki, no, charakterystyczny dla oświecenia w zachodniej Europie, indywiduacji, i to jest rzeczywiście kultura wspólnotowa, i właśnie kultury wspólnotowe mają potrzebę wytwarzania tych mitów zbiorowych czy pamięci zbiorowej, która ma charakter mityczny, i ten właśnie, który ma uspójniać, nadać tożsamość tej wspólnocie, a członkowie tej wspólnoty potrzebują tej grupowej tożsamości, ponieważ nie są dostatecznie zindywidualizowani, żeby czuć się w pełni ludźmi. Oni się czują ludźmi jako Polak na przykład. Ja nie czuję się człowiekiem jako Polak, chociaż nie zaprzeczam swojej polskości. Ja nie mam właściwie żadnej pamięci zbiorowej. Oczywiście mam jakąś tam pamięć, mam w tej chwili na myśli nawiązywanie do tego, czego się dowiaduje czasem, czytając jakieś teksty o polskości w sensie historyczno-kulturowo-politycznym. Ja nie czuję się przywiązany do żadnej tradycji i wydaje mi się, że członkowie mojego tego nieplemienia, bo nie jesteśmy kulturą plemienną, mają o wiele mniejszą potrzebę wytwarzania tej pamięci zbiorowej, zwłaszcza mitu narodowego, bo my nie mamy potrzeby narzucania innym i wytwarzania własnej tożsamości wokół tej pamięci zbiorowej. Jesteśmy o wiele bardziej zindywidualizowani i też otwarci na najróżniejsze warianty, jeśli ktoś już ma w jakiejś mierze pamięć zbiorową. I też nie mamy w związku z tym potrzeby narzucania nikomu tej pamięci zbiorowej, bo kultura wspólnotowa, plemienna domaga się, to zresztą wiadomo też z badań antropologicznych, że tam nie można po prostu się różnić od plemienia, bo plemię wtedy kogoś takiego, co się nawet nazywało w historii etnologii śmiercią wudu, że jak ktoś mówi rzeczy, które ale nie są uważane za prawdę. Ale odbiegamy od tematu, a musimy się trzymać i tematu. Dobrze, i ja czasu. Już kończę zdanie. Więc ten jest usuwany z plemienia i czasem nawet umiera z tego powodu, w sensie czysto fizycznym, biologicznym. I tylko proszę bardzo. Chodzi o to, że tutaj w tym sensie się nie zgodzę, że mówiąc o poziomie takim społeczno-politycznym, o tej sytuacji, w której zaczynamy konstruować jakieś opinie, które zaczynają się przekładać na decyzje polityczne, to też mówiłeś o sobie w liczbie mnogiej, prawda? Przynależę do tej grupy, która ma tak i tak. Całe nieszczęście, że ta grupa jest mniejszościowa na przykład obecnie w Polsce. I można podać przykład takiego państwa, jak na przykład, czy państwa, no państwa, jak Wielka Brytania. W dobie Brexitu tam też były dwie wizje pamięci zbiorowej Wielkiej Brytanii, prawda? Wielka Brytania jako państwo, które przeszło, przebrnęło przez kolonializm, które jest państwem, które jest źródłem liberalizmu, prawda, otwartości i tak dalej, czyli to właśnie oświecenie też brytyjskie. I druga wizja Wielkiej Brytanii jako wyspy, prawda? My mamy swoją tożsamość ugruntowaną na tym, że jesteśmy wyspą, czyli na jakimś poziomie jesteśmy niedostępni. Czyli właśnie wydaje mi się, że tutaj nie zderzają się na tym poziomie takim społeczno-politycznym, prawda, konstruowaniu, prawda, pewnego działania zbiorowego, bo na innym poziomie można to próbować w taki sposób opisać. Natomiast na tym poziomie zderzają się dwie wizje, które są jakoś powiązane ze zbiorową wizją nas samych, kim chcemy być. No ja bym tutaj właśnie teraz, ja mam mikrofon. Ja bym teraz tutaj nawiązała, troszeczkę już tak zmierzając do końca tej rozmowy, bo no jednak mamy ten czas ograniczony, chociaż dyskurs jest bardzo ciekawy i na pewno warto byłoby o wiele dłużej te tematy rozwijać. No ale właśnie tutaj mamy taki znowu problem tożsamości, zarazem tej tożsamości indywidualnego człowieka w relacjach względem drugiego indywidualnego człowieka i mamy problem tożsamości w jakiejś szerszej społeczności, w narodzie na przykład i samego narodu. I teraz może takie pytanie w związku z tym, bo widać, że ten problem z tożsamością, czy z jakąś taką niezgodą, czy wewnątrz relacji 1:1, czy wewnątrz relacji w jakiejś szerszej wspólnocie,
no, wiąże się jednak z tym konfliktem związanym z prawdą, to czy warto w ogóle mówić, czy podejmować temat prawdy? Bo on nas, jak widać, bardziej różni niż łączy. Czyli tutaj by wychodziło na to, co Andrzej mówił na początku. Tak, tak. A czy być może jest tak, że to pojęcie prawdy już ma taką, przepraszam, brodę, czyli taką historię i jest tak dużo znaczeń na tym nabudowanych, że trochę w takim uzusie, tak, użyciu tego słowa brakuje właśnie tej bolesności, prawda? To znaczy, że ta prawda, o którą myśmy trochę walczyły. Jakby straciła też tą funkcję swoją. Tak, ona jest faktycznie związana z takim znojem, ogromną uważnością dotyczącą, prawda, mojego obrazu samej siebie, mojej uważności na drugą osobę w relacji, na relacje, na wspólnotę, gdzie ta wspólnota, żeby ona, te różne osoby, które mają różnie, były w stanie koegzystować, no to trzeba jakoś próbować na przykład konfrontować się z tym, że inni ludzie mają inaczej, prawda? I że trzeba jakoś tutaj spróbować mieć coś właśnie jednak wspólnego, a propos dobra wspólnego, żebyśmy o nie dbali, to musimy wiedzieć, że jest jakaś republika, czyli rzecz wspólna, tak? A tutaj właśnie chyba takiej nie mamy. Natomiast właśnie to źródło słów jest związane ze znojem, tak? I to już o Platona, prawda? To jest ból, a propos mitu jaskini. Wyjście z jaskini jest najbardziej traumatycznym doświadczeniem według Platona. Ale i wyzwalającym. Wyzwalającym, prawda? Ale właśnie jest zawsze odkrywaniem czegoś, co jest bardzo trudne i niewygodne, bo żyjemy w nawykach, tak? I być może tutaj, tak, przepraszam, PR-owo Andrzej ma rację, że trzeba by mówić o może jakimś bólu, no nie wiem właśnie, czymś takim, ale być może zrezygnować z samego pojęcia prawdy, bo ono bardziej po prostu konfuduje. Albo przynajmniej z tej dychotomii, prawda, którą wprowadza prawda, nieprawda. To tak króciutko. Jakieś zdanie finalne, ale takie bym poprosiła jednak o coś bardziej optymistycznego niż pesymistycznego. Ja wyrażam mową ciała, że to, co mówię, w ogóle nie jest pesymistyczne, tylko jest prawdziwe. Albo jesteś po prostu z sobą to jest sprzeczny. No to psychologiczna prawda. Jestem na tyle z sobą sprzeczny, na ile ten dualizm różnych rozumień prawdy wyraża się przeze mnie, w jakiejś mierze przez to, co mówię, a w innej mierze przez to, co pokazuję. I przez sposób, w jaki nie zgadzamy się, ale bardzo przyjaźnie. Ja bym powiedział, że to, co tutaj się odbywa, jest podobne do tego, o czym mówiłem, o tym wspólnym myśleniu ku prawdzie. I może dlatego zbliżamy się do prawdy, że robimy to przyjaźnie, tak jakbyśmy różniąc się chcieli rzeczywiście osiągnąć jakąś prawdę. Albo że właśnie jesteśmy razem w tej drodze, powiedziałam, a nie, że walczymy przeciwko sobie naprzeciwko stojąc, prawda? A to się bardzo rzadko zdarza, a zwłaszcza o tej porze, bo pora jest wczesna. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może jeszcze pani Magda chciałaby jedno zdanie. Podpisuję się pod tym i tam fantastyczne podsumowanie ze strony Andrzeja. Ja dziękuję państwu serdecznie za tę ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że inspirującą także was do dalszego myślenia samodzielnego, do poszukiwania odpowiedzi na te pytania, czy warto trzymać się jakichś w okopach i trzymać się jednych prawd, racji, czy może jednak warto rozmawiać, dialogować, wspólnie po prostu podążać w drodze ku rozpoznaniu tej rzeczywistości, bo to rozpoznanie jest chyba dla nas wszystkich najważniejsze. Zapraszam wszystkich również na wystawę tutaj w Domu Kultury Kadr o prawdzie, która to wystawa także może, myślę, no jeszcze jakieś nowe wątki wpleść w te rozważania. Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję państwu, pozdrawiamy.